Witajcie, ludzie, z tej strony Zichu, a my znowu gramy we War Thunder, mamy nowe samoleciki, jest z nami. Człowiek, który nie wie, co tu robi. Tak, czyli Mik Zirowicz, bo ma mniejsze samoloty, słabsze, bo ja mam na przykład... Ale ma lepsze czołgi. No. To pójdź trochę w samoloty, a nie w czołgi. Dobra. Czołgi są ważniejsze. To jestem gotowy. A w samolotach lepiej się zarabia. Jak coś to... Cicho w sieci. No, jak coś dostaliśmy Jira 2. Dostaliście? Jeszcze... Od kogo? Od premiera? Tak, od zarabiania na życie. I iła dziesiątkę i 185, 70. I to wszystko nabiłem ja, a Piotrek jeszcze marudzi, że gra tyle w War Thundera. Oj, bo dupa bo srać. Bo nie chce. Jak bo... mówię, weź nabijaj w War Thunderze, ja idę srać albo nie wiem co, to ten włączę sobie CS-a Global Offensive i gra w CS-a Global Offensive zamiast nabijać. Idzie srać. Ja przychodzę i myślę, no kurde, już by z dwie bitwy rozegrał, już bliżej by było. No, a jak... nie, on w ogóle nie ćwiczy, bo go zestrzeliwuje, bo nie umie się taktykować. A jak widzę, że w CS-a gram, to ten kur... Wiesz, normalnie oczy czerwone, dym z uszu. Od srania, chyba. To się człowiek trochę męczy. Czekaj, na początku leć Jerem i tak ci go strącą. No, standardowa procedura. Nie ma lepszych bomb. I wiesz co? Nurkuj. Nurkuj, bo... Patrzcie, takie bomby, bedo. No. Od razu nurkuj, bo to w na ogóle nie ma... Na którą bazę? Na tamtą. Od razu no. Nurkuj, bo to nie ma co i tak menele lecą w górę, te myśliwce. No, niestety Jer to nie to samo, co jest, co... Peszga, bo wolno jedzie, a taki kutas ma na kabinie. Bo wolno jedzie. No, po powietrzu. No. Kulkę ma jak ten. Ił kulkę czwórka. Ma? No, znaczy stanowisko działkowe. A, debil siedzi. O, lecę sobie. Lecę sobie. No, dobra. Lecę na śmierć. Nigdy nie zmniejszaj prędkości. I patrzcie, pewnie ten tyfon. Ciekawe, który z nich mnie wybierze. Ten, bo tak jakby dziwnie zakręca. Tyfon leci na mnie. Okej, dobra. No nie, oni też mają nawet dwóch Jerów. I Jer leci na mnie. Możesz ty Jerzu. Chyba lagi. Nie. O, trafienie już, coś zrobiłeś, już pójdzie troszkę w ten. Oho, już coś wali, patrzcie. Ruszaj się, jak będzie ten. Jak coś w ciebie bawi. Ale nie, to był typu... Dolecę? Czyż dolecę? Czy dolecę? Mam 12 bomb, niestety trzeba... Lecę na ciebie. Nurkuj. Możesz ty, no już w salwa. No to patrzcie, już... Dawaj. Już dupa. Dawaj. Czekaj. No dawaj. Dawaj. Dobra, jest good. Jeszcze przeżyjemy z 2 kilometry. Ale bazę uszkodziliśmy i patrzcie, no niestety już nic się nie da z tym zrobić. Podwozie klapy. Klapy ustawienie bojowe! No chciałem im miękkie lądowanie zrobić, ale tym się nie da. Jak na ludzie, wodzie? Jak ludzie widzą Jera, to normalnie... Teraz miłem. Jak ludzie widzą Jera, to lecą na niego jak ale i tak na już dużo Jerem zrobiłeś, bo takie jednorazowe zbombardowanie się to jest bardzo dużo. A ty mikser coś zrobiłeś? No. A widzisz? O, iłem czwórku lecisz, to jest gówno. No niestety. Bo właśnie padłem. A. Bye no, bye. Tyle zdążyłem zrobić. Tam spada. I u czwórka. No dobra. Niestety, bo to gówno wolno. Ale leci. Że mamy dobry samolot, normalnie działko ma. I mimo to, że masz bomby, to. Nie używam ich. No właśnie. Bo to gówno... tylko w ostateczności. Jak bo jest... to bardzo dobre działko, znaczy, idealne na bombowca albo nie wiem. Przy okazji. Widzicie jak lało? I od razu podpalony. Teraz czekać, aż strzelec mi zestrzeli jego. O, już, kadłuba, uszkodzenie. Kolejne trafienie. Mam nadzieję, że jego... Zabrał ci. No, standardowo. Standardowo zabierają, zawsze. Ale zawsze pięknie. Mendy pieprzone zabierają. Czaisz to? Jaki to jest posrane. Już go podpaliłeś, jara się, już spada. Ostatniej chwili. W ostatniej chwili pisze zabrano i zaraz we mnie mój wleci. Pisze zabrano. Pisze zabrano. O, to peszko zapierdziela. Pomogę ci. O, kurde, darmowy. A, lej.
Lej wodo! Lej! I dupa. I w bum w glebę. Weź, bo twoi zaraz blecą. A ich jest dużo. My tu pełnimy teraz formę szturbowców. I co? Fajnie się gra na moich tierach. Ej. Weź, bo ten ił jest cenny dla mnie jak złoto. Takiego działka nic u mnie nie ma. Panie, zlituj się nade mną. Poszł won. A jak człowiek wlecie? Teraz nie skręcać w lewo. To po co do mnie walić? A jak będzie jakiś menel leciał, to czym do niego będzie strzelał? Albo będę miał laga. Przeładowaniem chyba. No. A i właśnie, wiesz co, jak zauważyłem, że ty nie przeładowujesz, tylko marnujesz amunicję. Aha, to chyba ty. Wiesz, że da się przeładować ręcznie? Jak? Naciskasz Y. No da się. Serio? Wow! Jakbym tego nie wiedział. No niestety, ale ja widzę, że ty ciągle naciskasz tego, by wyładowujesz całą amunicję. Bo wiesz, ile tego jest? Ty ile? Chyba myślisz, że to jest jak w CS-ie, że wystrzelił dwa naboje, przeładował. No ja tak robię. Już będzie asysta. No, ten leci na mnie. Nie leciał. Rozmyślił się, bo... Bo to dobry dział. Bo frajer pompka. A ten u góry, B. Bełfajterzu, zginiusz. I leci. Ej, kierowca! Jeszcze nasz debil, kierowca. Dobra. Może leć, ląduj. No, muszę, panowie, panie i panowie już i panie. Już trzy asysty. Lecę lądować. Lotnisko jest tam. Proszę o support. Nie. Najgorsze odmowa? To są lagi. No. Lecę, nagle respię się na podłodze. Już tak nieraz miałem. Tak. Ty masz dziewczynkę. Mhm. Kurs na mnie. Jol, ciop. Ale taki jęczy. Taki... Co? Nie chciałam. A czasem nie wiem, ja w ogóle sobie leciałam, a nagle pokazuje mi się schowaj klapy. Ale przecież ja ich nie otwierałem. A tu patrzę, no rzeczywiście otworzone. Jak się otworzyły, jak ja w ogóle miałem tylko palce na włazdę i w ogóle przegrywamy, bo już... Nie wiem, po co ląduję. Miałem nadzieję, tak żeby właśnie przegrał. No właśnie. Ale wiesz co? Zalądowanie jest doświadczenie. Małe, ale jest. I że podchodzę do lądowania, to mnie jebie. Tak. Dobra. Klapy, ustawienie bojowe i klapy lądowania. A prędkość silnika na minimum. No weź schowaj te klapy. Po co? Jak tu już jest lotniskość. Ale klapy lądowanie weź, ej. O, no. To nie wziąłem? Nie, bo miałeś ustawienie bojowe i je schowałeś później. I patrzcie, sobie teraz wyląduję, dosyć ła... Ty nie? Co nie, trochę wyżej. Ale sobie ładnie wyląduję. I zobaczycie, zaraz przyleci jakiś kutas z przeciwnej, bo myślę, o, już leci nawet. Że to nie ty mikser. Hamuj. I patrzcie, żeby wyhamować na maksa, skręcamy i pryk, kółeczko. Tokyo Drift Shift. I patrzcie, proszę, nie. No. Aż trawa ty się mogę podnieść. Ci pomóc się naprawić. I zazwyczaj w takim wypadku, jak już dobija ostatnia sekunda naprawy, nagle jest pyk, zabito pilota. No, jakiś cel. Bombowca gdzieś mi wykrywało dosyć blisko, pewnie bomby już spuścił, lecą na mnie. Ty posrany jesteś. Nie, co ja mam robić? Klapy start. No. O! A cóż to się stanęło? Trzeba dwa. Gratuluję. Tak chciałeś zrobić, tak? Tak. Ale fajnie się ten chowają opony. No, mikser, że tak powiem, zjebałeś. Zabawa boli, co nie? O, Wellington na mnie leci. Znaczy ja na niego. Przegraliśmy i to bardzo. O, a. Future rabaty. Czy ty waliłeś we mnie torpedkami? Torpedami, tak. Ożeż ty.
Torpedami, oczywiście. Ustaw sobie... O, właśnie, taktyka dobra. No to są muloity. Nie wal. Please, odwal się. Ej, bo właśnie tak on się strzela do tych meneli. Ja tak nieraz się z menelem zderzyłem, bo chciałem jak najbliżej niego przelecieć. I tak jakoś myszkę mi zachwiało, wiesz? No i patrz. Ty masz coś z główką. Proszę, niech wróg tu przyleci, bo... Bo ja już się jego boję. Peszka, dawaj na peszkę. O, peszkę, to już trzeba zakręcać, ona rozpędzona do czerwoności. A, już. Dawać mi ją! Deszczyk na koniec. Jestem tylko for fun. Da. Ale coś zrobiłeś. Nic. Ale wystarczy, że trafienie. Nie, zrobiłem coś, powiedzieć ci co? A? Dałem innym nabić na mnie expo. O, no i to jest najważniejsze. Dobra, jeszcze no, raz. Jestem przedostatni, dumny, kurde. No widzisz. Przynajmniej sobie gwiazdki nie zdjąłem. O, i mam na... O, dupa sracz. Mikser, ty masz rakiety Cuni? No. No, co? To jak... Cicho? Cicho. Nie pierdolę się, nie? Nie. Nie, bo coś mi się zdawało, no. Ja tak kiedyś zrobiłem u babci i dziadzie, byłem i tak w pewnym momencie coś słyszałem i mówię cicho i się zwaliłem, a ty się na mnie patrzył. A nie o to mi chodziło. Dobra, to jest... jest coś... Nie interesuje. Wiem. No dawaj! Nie, bo miałeś coś powiedzieć. A, że co do tych... Później, no dobra, ale startuję, ci to powiem. Przed samą bitwą, tam jak masz rakiety, to ustaw sobie gdzieś dystans aktywacji gdzieś na 300 metrów. No, na 300 metrów, bo wtedy jak lecisz na menela, to ma niespodziankę. Bo nawet jak koło niego wybuchnie, to i tak mu bubę zrobisz. Głównie to skrzydło odrywa, czy tam pilota. A dobra, to wytestujemy na ciebie, okej? Nie. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne na to, jak cwele lecą na ciebie na czołówkę. Na iłę dziesiątkę. Dobra, zaraz się sprawdzę. Nie. No, mieliśmy i pokazać te. Jakie i te? No to gówno. To nic nie różni się od tego. Najpierw polecę Jerem. Tylko... To jest wielki błąd, ale... I się różni tylko lekko większą mocą silnika i tyle. Jesteś nade mną, co? Da, bo jestem bombowczyk. Ciężki, bardzo. Kupa metalu i złomu. Ty, on ma 4 te. Więcej. 4 ma śmigła. No. Leci. A leci wolno. Idź, leci kursem, no to. Wygląda na to, że ładunek ma większy. Ale nie ma, bo chyba ruskie mają największy ładunek. No. Sprawdzałem zresztą. I z tego co widziałem, to tak, ruskie mają największy ładunek. Nie mogę się doczekać IŁA-28. On ma 3-tonową bombę, ciekawe. Też, ale wygląda. Spodziewaj go się gdzieś tak za rok, jeśli będę bardzo często grał, w co wątpię. Znaczy tak aktywnie, co wątpię, to wiesz. Ej, podleć trochę bliżej. Nie mogę, bo muszę zbombardować i tak mi zaraz zestrzelą. To jest praktycznie jednorazowy samolot. Jeden raz tylko bombę spuścisz. Jak drugi raz ci się uda, to jest cud. I tak mi zaraz zabito pilota. Bo to nie wiem, to jest jakby strzało naprowadzone, czy jak? Bardziej w prawo. Jeszcze, o ja cię, za małe wyprzedzenie. Praktycznie na nich walisz zero. Gówno, wiesz. Patrz. 4 razy 4 trafienie, rozumiesz to? Mogłeś mieć razy milion. A w dupie mi po co? Już się go nie łapa za przeciwko. Nurkuj. Już uszkodzenie. A, zapomniałem, że Jer się bardzo... Mało zwrotny. Właśnie, bardzo późno podnosi się. Strzelajcie tam do niego, pomóżcie naszemu. Coś ci chyba leciało. Też mi się tak zdawało. Uratuję cię swoim... Niech kuta się roboty! Ja pierdzielę, ale krzywy ten strzelec.
Weź rozwal tego na podłodze. Na podłodze. Rozwaliłeś? Ale napierdzielałem mi działka, o to jest bardzo dobrze, jak mi działka na... Człowieku! Już nie mam Utraciłem kontrolę nad ogonem pomocy. Jeszcze może się zwalę. Dawaj. O, dobra. Patrz na mnie. Patrz na to, widzisz to? Wolę nie patrzeć. No patrz! Bo nie. A nie. Tak na zniszczyłem naziemne. Ale patrz, widzisz? Krytyczne. Wow. Oj, Jerem, bardzo dużo zrobiłem. Naprawdę, to jest bardzo dużo zrobione, Jerem, to. To jest bardzo dużo. Ojejku, jeszcze powiedz mi, czy postanowiłeś zrobić kutę. Co? Ty, chyba się Menel pali. Bo cały czas mi coś pokazuje, że jest uszkodzony. Ale już go zdjęli, bo widzę asysta. Ej, o, patrz! Ej. Patrz! Ty masz już dwa rozwalone samoloty. Wow! Nie dajesz rady na moich tierach? Naprawdę? A który ja jestem? Ke? Ke? Pokazać ci moje pociski z bliska? Nie, dziękuję. Ej, wypieprzaj! Weź, bo to naprawdę, to jeden shot i po mnie. To jest delikatne! Jak papier. Ała. O, już trafienie mamy. Uszkodziłeś mnie. No, a to naprawdę czasem jeden shot potrafi. O, lag jeszcze. Najpierw czołgi. Fajnie, rozwaliłem. Chciałem rozwalić ten. Zresztą mniejsza. Leć na tego. O nie, tylko nie fywy. Fywy to gówno. Spójrz za siebie. Nie, nie! Weź. Na fywy leć. Jeszcze za nami. Super, super, super. Nie, jaki wodospad. O, rozwaliłem mędę. A nie, z tyłu rozwaliłem mędę. Ty. Ojej. Kutasa z tyłu rozwaliłem moim działkiem. Pięknie. Czasem gaśnie. Niefortunni. Ała. Ała. Rozwalony samolot. Jest. Już bardzo dużo iłem zrobiłem. Jestem zadowolony. Pomogę mojemu. O ile żyje. Szkurmać. Zakręci. O, szty w dup. Ile tam wroga? Tak. No traf go. Małe trafień. Uderzenie chyba mieli z pele. Nie wiem, dlaczego żyje. I zaraz będzie dead. Bo już jestem czerwony cały praktycznie. Jeszcze tylko nadzieję w moim strzele. No i skrzydło oderwane. No niestety, ale przynajmniej dwóch rozjebałem. Mam nadzieję, że znowu przewidam. Nie, a ja nie. Jak to, jak dwóch rozwaliłeś, człowieku? Przyjmijcie cwele ten lotnisko. Wiesz co, ja nie wiem, jak się lotnisko przejmuje. Przejmowałem tym twoim sposobem i gówno. No widocznie jesteś zbanowany z lądowania. No też mi się tak zdaje, już nigdy nie będę lądował. Albo nadzieja w innych, albo na mnie nie liczcie. Nigdy nie będę lądował. No, bo byczys nas nie lubił. Super. Jeszcze pewnie będą chcieli wylądować na A. Więc jeśli się przejmie punkty, to trzeba ich pilnować, bo trudno je potem zająć. O, fajnie. M4 poleciałeś. No, zniszczyłem, udało się. O, no, very good. No, szczytem sam siebie zabiłem. No tam nie szkodzi, najważniejsze, że zniszczyłeś. Ja pamiętam, jak kiedyś się poświęciłem chyba M4, że ostateczny cios był, że no. Na mały czołg się zwaliłem. Kamikadze. A bomb nie było, a go rozwalił. Mam się chyba kiedyś się dało rozwalić ten samobójstwem jednostkę naziemną, nie? Gdzie to jest najbliższy menel? Chyba ten. Ojej, spróbujemy pokazać taktykę z rakietami. Już pokazałem, widziałeś? Rozwaliłem go. No, prawda.
To jest prawda i ktoś napisał. I teraz polecę sobie tym drugim i... Turniej w CS-a? O, czyli się spełnisz. Dobra. Że co mówisz? Nic, nic. Ale... Ktoś go atakuje, no tak się drął. Zobaczmy, który jestem w tabeli. O, przejmują w końcu, ruszyli dupę. Cześć. Co ty robisz? A, jesteś tu. Ej, nie! Nie testuj na mnie tych rakiet, debilu. Posrało cię. Nigdy nie rób, ja już tak z kutasem robiłem, to zabiłem go. Nie. Z jakimś innym menelem i... Czekaj, myślałem, że nie ma internetu, bo tak dziwnie ping. Nie, jest dobry. Dlatego do... A dobra, już po do. Dopa. Od tego! Do tego! Jest! Rozjebałem. No zaraz ciebie rozjebią. Jest! Drugiego rozjebałem. I to tak naraz. Pilot nieprzytomny u Menela. Dziękuję, dobranoc. Pomóc ci? No nie? Goni mi jakiś fiut. Zdejmij go! O, dziękuję za jeście nim. O, teraz... Na rakiety! Masz! Gówno. Gdzie ty jesteś? Za wcześnie. No, za wcześnie rakiety, tak. A, zastrzelili cię. No, ale nie szkodzi, mam jeszcze... Iła 2M. No jednak przyjęli TC. Wygrajmy to! Bo ja tak rozkazuję. Nie, zakazuję. A ja rozkazuję. Ja zakazuję. Rozkazuję. A ja pierdzę. Rozkazuję nam przegrać. Nie czuć. 5 rozwalonych samolotów, mam 1580 doświadczenia. Chcę to wygrać. Ja chcę to wygrać i koniec, kropka, Biedronka. I nie, bo ja mam jeszcze gwiazdkę. O, patrz, jeszcze C przejmujemy. O, to teraz wygraliśmy kwadrat. Bo ty nam pomogłeś. No patrz, u nich już nie ma 4 pilotów, a to człowiek, no i więcej, bo w spadochronie są, to... Nie, to my to wygraliśmy, dziękuję, kurde. Wygraliśmy to, wiesz, rozumiesz to? What? A popatrz sobie na inne. Co tam ten P39N myślnik 0 zrobił, myślisz? Nic nie zrobił. Całe pełne gówno. A ten co tam? Próbuję zachować nie... jeden samolet. No, już nie będę na niego lecił. A ten co? Ajajaj. Chciał lądować. Podleć ale... do mnie, potrzebuję cię. Lecę na Spitfire'a, który grozi innym. Za tobą leci masa twoich i prawdopodobnie cię zramują. No, prawda, to jest wielka prawda. Kopale. Jakby był teraz lag, to już by był dead. I to taki dead przez dy... Czego ty lecisz nad samą glebą? Właśnie. A, czy wylądował. Ty czego ty wylądowałeś? Bo nie żyje. Czekaj, spuszczę się na ciebie bombami, dobra? Ja nie żyję! BUM! Bardzo śmieszne. Nie, to i tak cię zaraz zestrzelą, więc... Ale ja nie chcę mieć minus ten coś tam. O, BU Fighter chyba na ciebie leci. Nie. Spada. Będziemy cię bronić. A, rozjebał się. Nic nie było. Z prawej, z tyłu go biorą. Nie. Tak. A ten. Ten leci na mnie. I nikt mnie nie bierze. No widzisz, głupki głupie. Ej, tak już wygraliśmy, więc... Goście drugi ląduje obok mnie. BU Fighter. Ty, może on chce cię naprawić? Jest, wycięży... O, jak ja jestem pro! Plus 8 doświadczenia mi wbił. Oj, do Jera tyle... O ku, oj ja! Ty, ja jestem dumien z siebie. Tym oto akcentem zagończymy. Widać u mnie profesjonalizm, porównując do Piotrka. Piotrek to w ogóle nic, niczym się nie popisał nadzwyczajnym. A ja to tak, o 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 tak,
ty, bomby mi się odbyły. O, patrz, jak na mi medalów nasrało. I bomby... Patrz, ile w peszkę po... I Jera poszło. Oż ty w dupę. Mam rakiety na ile? Mam na Jerze bomby, człowieku. To teraz zniszczy ludzkość. Topię się zaraz w ślinie. No to od razu Borderlands odpalił. Na TF-a mamy iść. Sprężarka o, kadłub, dłużej wyczyni. Dobra, ale zatem czas ludzie się będą z wami żegnać. Czekaj, patrz, muszą to zobaczyć. Jep. I teraz pytanie, czy rakiety? No chyba. Czy kadłub? To głównie będziesz turmowy, to rakiety. Nie? Tak. O, patrz, ile w rakiety poszło. O, bomby, jest. Teraz zobaczymy zaraz, jakie bomby będziemy mogli, z jakich bomb będziemy mogli korzystać. I tutaj też przede wszystkim zaraz bomby. Zobaczymy, z jakich bomb będziemy mogli korzystać. Tak, tak. Zgadza się. Z tym już mi proszę wypierdalać. A mimo wszystko... Modyfikacje! Zatem czas, ludzie, się będę z wami żegnał. Subskrybujcie, piszcie w górę, to cieszę się. Ja was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z Tetogryny i Gierający. Ten czas ja się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam, czuść. Mikser. Dobranoc. No, nara.